Pani minister, pani i wasza ekipa w kwestiach energetyki, cen, nośników energii stała się kompletnie niewiarygodna, a Polacy na wasze pomysły mogą reagować jedynie uśmiechem, bo nic po prostu im nie pozostało. Działacie w chaosie, bez planu. W waszych oczach widać strach i panikę przed tym, co będzie. Tak się nie da rządzić. Pani tu bezczelnie mówi, że będziecie 9 września pouczać państwa Unii Europejskiej, jak sobie radzić z kryzysem energetycznym, tak? To ja się pytam, czy pani wie, co się dzieje pod kopalniami? Czy pani wie, jak działa strona internetowa PGG? Czy pani wie, co jest na składach? Czy pani to w ogóle zdaje sobie sprawę, że Polacy nie mają węgla? Pytam się, gdzie jest węgiel po 996? W czerwcu mówiliście, nie kupujcie węgla, będzie po 996 zł. Co z tym węglem? Dzisiaj państwowy węgiel z państwowych kopalń kosztuje już ponad 1700 zł. 3000 zł dodatku. Czy to działa jak sito? To kompletnie jest bez sensu. Czy, co się dzieje w elektrowni Jaworzno? Czy wiecie, jakiej jakości węgiel tam się spala i dlaczego ta elektrownia uległa awarii? Panie minister, czas odejść. Bardzo proszę.